Hej Filip, hej Mateusz, witam serdecznie. Już patrzymy, co się zepsuło w silniku Mateusza. To tak, uszkodzony pierścień tłokowy doprowadził do ucieczki kompresji, gniazdo zaworów zostało uszkodzone przez zbyt wysokie obroty, pękła głowica cylindrów na wysokości czwartego cylindra, czy może czwarty cylindr się po prostu zużył? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. To już będą odpowiedzi, nie martwcie się, już patrzymy. Dobrze, czy uszkodzony pierścień tłokowy doprowadził do ucieczki kompresji? Czy to jest ta opcja? Czy gniazdo zaworów zostało uszkodzone przez zbyt wysokie obroty? Czy pękła głowica cylindrów na wysokości czwartego cylindra? Czy może czwarty cylinder się po prostu zużył? Trójeczka. Pękła głowica cylindrów na wysokości czwartego cylindra. Tutaj tak to mi wychodzi, wiecie, tak to mi wychodzi. Reszta wygląda dobrze, jeśli chodzi właśnie o trójeczkę, czyli pęknięcie głowicy cylindrów na wysokości czwartego cylindra. Tutaj mamy kartę diabła, czyli ewidentnie kartę po prostu, która mówi no, o jakimś uszkodzeniu, o niefajnych rzeczach toksycznych, tak, o czymś takim niedobrym, niekorzystnym. Także ewidentnie to i karty pokazują, że rzeczywiście tutaj król mieczy przydałaby się pomoc fachowca, tak. Także ja rozumiem, że dopiero na późny maj, ale jeśli wy jesteście w stanie sobie z tym poradzić, tak? Jeżeli to nie jest, bo nie wiem, czy to pewnie jest poważne uszkodzenie jakieś, ale jak pękła głowica na cylindrów na wysokości czwartego cylindra. Natomiast jeżeli jesteście w stanie sobie z tym poradzić, to warto by było, bo jednak nie powiem, że to wygląda źle, bo reszta wygląda dobrze, więc jakby jest tylko jedno uszkodzenie, jedna usterka. Więc warto by było jednak zasięgnąć tu porad jakiegoś mechanika i coś z tym zrobić, ale karty, no definitywnie to, reszta wygląda bardzo dobrze. Tutaj jest karta diabła, czyli właśnie ta trójeczka. Natomiast reszta i pierścień tłokowy wygląda ok, i gniazdo zaworów też wygląda ok, i czwarty cylinder po prostu się złożył, to też wygląda ok, czy się nie złożył. Także ewidentnie głowica cylindrów pęknięta na wysokości czwartego cylindra. Dziękuję bardzo serdecznie, trzymam kciuki bardzo mocno i się szybciutko naprawi. Buziaki, pa, pa, do usłyszenia, do zobaczenia.